Witajcie misiaki, z tej strony Talui, witam was z powrotem w moich skromnych progach. Dzisiaj omówimy sobie moje plany na ten rok, a tak konkretniej to do września, dlatego że wiecie, ciężko mi jest stwierdzić, co będzie się działo za te parę miesięcy, ale na szczęście udało mi się rozporządzić taką generalną rozpiskę produkcji, których jestem po prostu pewna w 100%. Na początku skupię się na samym harmonogramie i bardziej szczegółowo przedstawię wam moje plany, natomiast później odpowiem na pytania, które zadawaliście na moim Instagramie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które to zrobiły. Pamiętajcie o odnośnikach czasowych, jeżeli któraś część tego filmu bardziej was zajmuje, to możecie sobie w bardzo szybki i prosty sposób przewinąć do tego momentu. Mimo wszystko jednak zachęcam was do obejrzenia całości, bo są tu naprawdę przydatne informacje i myślę, że mogę rozwiać wiele wątpliwości. Ponieważ To Plane skończyło się na samym początku marca, to pewnie możecie się zastanawiać, czy w ogóle jeszcze coś ciekawego się w tym marcu pojawi u mnie. Otóż myślę, że tak, pojawi się zapowiedziane Full Map Lordly, który jest właśnie w motywie To Plane. Jest to takie zwieńczenie klimatu tej produkcji, podsumowanie, pożegnanie się z tym serialem, taka wisienka na torcie. I z marca to by było na tyle, bo szykuję dla was w późniejszych miesiącach dwie produkcje. I przechodzimy tym sposobem do kwietnia. A kwiecień, drodzy państwo, wita nas naprawdę elegancko, bo możecie się w nim spodziewać, uwaga, zwiastunu filmu oraz jego premiery. Podejrzewam, że zwiastun pojawi się gdzieś tak w połowie miesiąca, a sama premiera filmu już na koniec. I teraz powiem, o czym dokładniej będzie ten film. Słuchajcie, film ten będzie dotyczył losów bohatera, którego niektórzy z was mieli już przyjemność oglądać u mnie na kanale, tylko że 2 lata temu w mojej, uwaga, dawnej serii. Tego serialu już nie zobaczycie u mnie na kanale, ponieważ jest on na niepublicznym, ale na pewno większość z was kojarzy ten tytuł. Otóż Zawarian, Kraina Opuszczonych. Tak, film ten będzie w moim zawariańskim uniwersum, tylko będzie się skupiał bardziej na postaci samego króla Veriana. Film ten będą mogły oglądać osoby, które zarówno oglądały mój serial, jak i te, które nawet o nim wcześniej nie słyszały. Będzie tam wszystko wytłumaczone. Wiadomo, wszystkich wątków nie wyjaśnię, ponieważ jest to film, zakładam, do godziny, ale spokojnie, dacie sobie radę. Ale teraz w sumie możecie się mnie zapytać, hej, Talui, czemu ty tak w zasadzie kręcisz film o postaci, która grała u ciebie jakieś 2 lata temu? No słuchajcie, jest to dla mnie niezmiernie ważny bohater i no mogłabym się tutaj rozwodzić, kiedy indziej wam o tym opowiem, dlaczego jest taki istotny, ale teraz nie o tym. Uważam, że po prostu zawariańskie uniwersum ma duży potencjał, którego nie wykorzystałam w pełni z różnych względów. I chciałabym wam pokazać tę krainę z tej strony, od której od samego początku miała być pokazana i przykuć uwagę do wątków, które tak naprawdę najbardziej się liczyły i chciałabym też, żeby ten film zawierał dużo zawariańskiego humoru, czyli mojego humoru. Będzie to na pewno też przeplatane z dramatem, ale sam gatunek to akcja i fantastyka. Tym sposobem znajdujemy się już w maju i tutaj na pewno wrzucę troszkę bardziej na luz, co nie oznacza, że będę mieć przerwę, po prostu będę musiała chwilę odpocząć po tak wymagającej produkcji, bo będzie to długi film, a dla LPStubera to jest naprawdę masa roboty, nawet sobie nie wyobrażacie. Ale, drodzy państwo, nie oceniajcie zbyt szybko sytuacji, ponieważ pomimo tego, że w maju może nie będzie się działo zbyt dużo, to będzie to bardzo owocny miesiąc dla mojego kanału. A dlaczego? Bo pojawi się już gdzieś tak pod koniec właśnie maja teaser nowego serialu. Jeżeli nie wiecie, czym jest teaser, jest to taka krótsza forma trailera. Przeważnie wykorzystuje się do niego jakąś scenę, żeby pokazać mniej więcej klimat produkcji, ale ludzie robią to naprawdę na różne sposoby. Jeszcze nie wiem, jaką formę obiorę. Na pewno nie wyrobię się z całym zwiastunem na maj, bo też chcę, żeby ta produkcja była naprawdę profesjonalna i w moim stylu chcę być z niej zadowolona i chcę, żebyście wy byli zadowoleni. Dlatego w maju zapowiadam teaser i na pewno będzie też jakiś tag czy Q&A, taki zapychacz dla kanału, żebyśmy mogli też chwilę się razem pośmiać, może wymyślę coś nowego do tego czasu. W czerwcu, moi drodzy, pojawi się serialowe Q&A, czyli będą to pytania stricte dotyczące nowego serialu. Będę odpowiadać na takie, które nie będą wam jakoś szczególnie spoilerować, wiadomo. Oraz, uwaga, czerwiec już na poważnie, również premiera pierwszego odcinka serialu.
I tutaj ten serial w zasadzie będzie się ciągnął aż do września, według moich obliczeń, według obliczeń względem tego, ile będzie odcinków. Jednak wiecie, wszystko wyjdzie w praniu, dlatego że mogą być jakieś maratony po drodze, czy inne filmiki. Na pewno nie będzie na tym kanale pusto. Cały czas będzie serial regularnie. Po prostu musicie mi dać chwilę czasu do tego czerwca. W lipcu planuję nagrać dla Was vlog. Tydzień w życiu LPS-tubera. Nie wiem, czy coś takiego było. Mam nadzieję, że nie, ale już się zapowiadam, że coś takiego zrobię. Nigdy nie nagrywałam żadnego vloga, więc myślę, że to będzie mega fun dla mnie i możliwe, że dla Was lepiej mnie poznacie i zobaczycie tą moją drugą stronę. Przy okazji, widząc też, jak ja pracuję nad swoimi produkcjami. Do tego lipca to się może dużo zmienić i możliwe, że będę mieć też nowy sprzęt. Chociaż nie narzekam na swój obecny, jest bardzo dobry. No, w sierpniu sam serial i we wrześniu też już sam serial. No i cudownie, moi drodzy Państwo, pierwszą część mojej wypowiedzi mamy już za sobą i płynnie przechodzimy do odpowiedzi na Wasze pytania, które, jak mówiłam na początku filmu, zadawaliście na moim Instagramie. I teraz szybka reklama, koniecznie odwiedzajcie mojego Instagrama, jestem tam aktywna naprawdę praktycznie codziennie, o wszystkim jesteście tam wcześniej informowani, o premierach, o jakichś obsuwach, są ankietki, właśnie naklejki z pytankami i live'y. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które zadawały pytania. Nie wszystkie zostały zawarte tutaj w dzisiejszym odcinku, bo na część odpowiedzi już zawarłam w pierwszej części tego filmiku, co nie oznacza, że nie przeczytałam ich czy zignorowałam. Zawsze zadawajcie pytania, a jeżeli macie jakieś wątpliwości, to piszcie w prywatnych wiadomościach. W jakim klimacie planujesz przyszłe produkcje? Otóż będę się trzymać głównie tych gatunków, które najbardziej lubię, w których najlepiej się czuję, czyli akcja, fantastyka, no i oczywiście przeplatany dramat, no bo to ja. Myślę jednak, że to nie jest taka fantastyka, że wiecie, cały czas jest czary, mary, hokus pokus. Na pewno odnajdziecie się, nawet jeżeli na co dzień nie oglądacie fantastyki. Ja po prostu kocham, ale staram się pisać na tyle uniwersalnie, żeby to było zrozumiałe. Jak bardzo rozległe będzie Twoje uniwersum? I zakładam, że jest to pytanie odnośnie mojego nowego serialu, który pojawi się w czerwcu. Będzie to naprawdę rozległe uniwersum. Nie wiem za bardzo, jak Wam to wyjaśnić, ale będzie. I kolejne pytanie odnośnie nowego serialu. Wiem, że to za wcześnie, ale czy będzie z niego więcej sezonów? Planowane są 2 sezony, ale jeżeli chodzi o datę premiery 2. sezonu, to tym się będziemy zajmować już we wrześniu, ale tak, będą 2 sezony. Jeśli będzie nowy serial, to będzie o innej tematyce, czy podobnej do serialu Two Planes? No tak jak mówiłam, będzie to fantastyka, więc kompletnie nie łączy się w żaden sposób z Two Planes. Jest dramat, to prawda, ale nie dotyczy naszego świata, także nie. To jest ciekawe pytanie. Czy będziesz wybierać jedną główną tematykę kanału, czy nie chcesz się zamykać na tylko jedną? Myślę, że moimi motywami i gatunkami przewodnimi będzie właśnie akcja, fantastyka, dramat. I na tym będę się skupiać, ale nie chcę się zamykać, bo nie wiem, co mi się tam uwidzi za 2 lata, prawda? Mimo wszystko, póki co będziemy się trzymać tych gatunków, bo po prostu je kocham z całego serca i wątpię, że to się kiedykolwiek zmieni. Czy już możesz wskazać, jakich filmów na pewno nie będzie na Twoim kanale? Tak, mianowicie na pewno nie zobaczycie u mnie żadnego high school drama, czyli nastolatkowie, liceum i jakieś rozterki miłosne. Kocham wątki romantyczne, ale nie lubię ich jakoś w high school drama. Nie wiem, po prostu mi to nie leży mi ta tematyka, więc tego na pewno nie zobaczycie. Tak samo jak nie zobaczycie żadnych remake'ów, czyli odtwarzania, nie wiem, Zmierzchu, czy tak jak teraz u jednej z LPS-tuberek Spidermana. Raczej będę orbitować wokół tego, w czym ja się czuję dobrze. Czy będzie jakiś serial / short movie kryminalny? Otóż, no wiecie, czas pokaże, póki co na to się nie zapowiada, ale możliwe, że kiedyś wpadnę na jakiś pomysł i to zrealizuję. Wątpię, że w formie dłuższego serialu, ale wiecie, to się jeszcze zobaczy, nie wykluczam takiej opcji. Czy masz w planach nagrać Q&A o Tobie? Tak, mam w planach, ale myślę, że to będzie właśnie na te dalsze miesiące, gdzie mówiłam, że jest serial, serial i serial. Wtedy po prostu zobaczymy, kiedy będę mieć czas to nagrać i jak się dobrze przyjmie, no to po prostu tę serię pociągniemy.
Duże tutaj podziękowania, jak mówiłam, dla wszystkich, którzy zadawali pytania, ale w szczególności Torin jako LPSU zadałaś naprawdę mnóstwo pytań, dziękuję. I niektóre z nich właśnie wykorzystam do tego Q&A o nowym serialu, czy też właśnie do Q&A o mnie, bo są naprawdę przydatne i fajne, treściwe, więc wykorzystam je, nie bój się. Tymczasem ja, moi kochani, się z wami żegnam. Jeżeli jeszcze po obejrzeniu tego materiału będziecie mieć jakieś wątpliwości, to piszcie w komentarzach, czy też właśnie na Instagramie w wiadomości prywatnej. Staram się każdemu odpowiadać. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jeżeli obejrzeliście do końca, to w komentarzach napiszcie mango. Pa, pa! Dodam jeszcze szybciutko, że harmonogram, który wam dzisiaj przedstawiłam, będzie dla was ogólnodostępny na moim Instagramie w wersji graficznej. Wstawię go pewnie parę godzin po publikacji tego filmiku, także wyczekujcie, będziecie sobie mogli w każdej chwili sprawdzić, co was czeka na dany miesiąc. Pa, pa!